Tatuś Krzysiek, mówi, dobra, już. Tatuś mówi, ale tatuś, ładnie kupiłeś prezent dla mąki. A czemu papieru toaletowego nie kupiłeś? Aż kurna, zapomniałem, no. Widzisz, no wszystko naraz, ja nie nadążam, Krzysiek, no. Nie wyrabiam się. Musisz kupić. Kupię ci całą tą paczkę taką. I wiesz co? To nie jest raj tyle. To do dupy mój, much. No, no to albo trawą wycieraj, o trawę. Co? O trawę wycieraj. No. Kupię, jutro ci kupię. I wiesz, śmiechu warto trawę, nie można trawę. A czemu? Tu wycierać. Wilkowie ja obcierą trawą. No to, to a co, tu nie wolno? Wilkowie, wiesz, wyjdę do krzaków, do tych choinek, gdzie chrzan duży rośnie, kąski, narwę, liści. Tak już mówię, papier my kupiliśmy toaletowy, w toalecie wisi. Ja patrzę, wisi. Ja mówię, a, niech wisi. A czym potarłeś? Mówię, chrzanem kąskim, liściami. A nie piek, nie piek otwór? Od chrzanu nie piecze? A gdzie ten potem chrzan wyrzucałeś? Co? A... Do kibla. Do kibla? No. A później przyjeżdżali PGR, pompowali i one na swoje pole wozili. A, jako obornik? Co? Jako obornik. No. Pod kukurydzę i pod kukurydzę. No. A PGR-owcy przychodzili do nas zbierać placki. Twoje? Co? Twoje, tak? Nie, od krowy. A wiesz co robili? Na plackach, wiesz co rośnie z krowy? Pomidory. Jak? Nie. Pieczarki. O. A nie, to nie od krowy, tylko na tym. Na od krowy. Na końskim. Nie, od krowy. Od krowy? Od krowy. Jak krowa placka zrobi, zaraz zacznie widać pieczarkę. Jedz, jedz. Żebyś miał czym srać. Nie pij, tylko jedz. Jeszcze papieru masz trochę. No jak ty chlajesz. Mleko, kolę, wodę, herbatę. A wszystko. A potem się dziwisz, że ty kurwa nie trzymasz. Że szczać nie zdążysz. Syna i Ducha Świętego. Amen. Smacznego. Dziękuję. Siadaj. Postroję. Może pytania masz? A mam jakieś pytania. No faktycznie. Czekaj, gdzieś miałem. Kurna, nie wiem, czy... To worek weź. Zaraz, czy znajdę. Poczekaj. Miałem pytania. Tylko gdzie ono? Od Mateusza. Dawaj. Proszę zadać te pytania do pana Krzysztofa na filmie. Co jest największym osiągnięciem w życiu pana Krzysztofa? Jak rodzice żyli. I brat. No ale to jakie to osiągnięcie? Tak. Ale co ty ich zrobił, że ty osiągnąłeś? Nie. Ja nie zrobiłem. Ale mi to była radość. Wiesz, że ja mam. No ale co w swoim życiu, co największego ty osiągnąłeś? To rodzice mogą być dumni z ciebie, że mają takiego syna. Ale ja osiągnąłem. Co tak? Ty osiągnąłeś, tak. Że zawód zdobyłem, że pracowałem wiele lat w zawodzie. W jakim? Mechanik i kierowca, palacz, dozorca. A dozorca z tego powodu, że na lewym stronie Cirek wrzut mnie w PTHW wyskoczył, bo naprawiałem samochody. A było mokro, nie mokro. Przeziębiłem lewą stronę. Poszłem do lekarza, nie rejonowego, ale zakładowego. Jak dziś powiem, ten lekarz Łotowski. Taki. Poszłem. Miałem na drugą zmianę. Nie poszłem do pracy już. Bo mówię, tatuś i mamusia, zobacz, coś mnie tutaj jest. Może coś ugryzło, może kleszcz. Bo po grzyby chodziłem często z tatusiem. Ale to, u tatusia byłoby kleszcz też. No. Ja poszłem, opowiedziałem, że chodzę często na grzyby. To nie kleszcz.
To czyrek taki, wrzut. Ja mówię, a czego panie doktorze jego cholera, bo był minister czyrek. Ja mówię, czego jego cholera to mnie na bok wpierdoliło się, mówię. Jako on mówi, nie rugło się panie Kononowicz. Likwiduję jego. Dobra, Krzyśku, do pytań. Dawaj. To osiągnięcie, że miałeś pracę, zdobyłeś dużo różnych zawodów, tak? Tak. To mnie też radowało. Cieszyło się, że osiągnąłem. Że pracowałem. Że trzymałem świnki tutaj. A zaraz tu będzie pytanie o świnki, ale za chwilę. Drugie pytanie, bo to tylko trzy pytania. Kiedy odpali Lublina? To trzeba, jak stanę na nogi, po mechanika musi dwóch pojechać na tą hetmańską, żeby on przyjechał, wszystko sprawdził i odpalę. No i ostatnie pytanie. Dlaczego nie lubi piwo, wino, wódkę? Dlatego nie lubię, bo dużo ludzi przez wódkę, przez piwo, inaczej powiem, dużo ludzi przez alkohol różny odchodzą z tego świata. I co jadły świnie za czasów młodości pana Krzysztofa? Co jedli? Różne jedzenie było dla świniaków. I swojskie, i nieswojskie. Przywoziłem tutaj, jak się nazywali, odpady takie, wiesz, wszystko. W początku kupiłem mysę. Po prostu Fiata malucha kupiłem. Później co sprzedałem. Bo miałem przyczepkę i też przywoziłem odpady. Źle było wozić w przyczepce. Wiesz, później co kupiłem Fiata dużego, przyczepki nie sprzedawałem na razie. Było źle też na przyczepce, wiesz, ładować. Sporo beczek wchodziło, ale wiesz, źle. A skąd brałeś to jedzenie świniom? Z różnych zakładów. Zlewki tak zwane, tak? Tak. I dobrze rosły na tym świniaki? Uoooo! Tak? Wiesz jak rośli? O takie kiełbasy byli. Ale co takie kiełbasy? Różne, one wrzucali. I z przedszkoli, nie przy szkole. Ja brałem, wiesz, to jak dziecko małe nie zje. Ta kucharka, fuch do beczki. Fuch do beczki. Fuch! Bo takie kiełbasy, kurwa. Można było samemu, kurwa, pierdalać. No ale to gdzie z beczki będziesz? Sam wpierdalał? Ja z beczki nie jadam, ale ci pokazuję i mówię, że żeby tak kurwa menel dać dla menela umyć, to kurwa łooo, pierdoliłby jak cholera. I na tym świniaki rośli? Co? Na tym świniaki dobrze. Uo! To w ile czasu na przykład 100 kilo osiągnął świniak? 120. No ale w ile czasu? W ile czasu? No. Tak od urodzenia. Też kupowałem tutaj. Gdzieś tak 15 kilo było, na koło kupowałem. No to ważył 15 po kupnie, tak? To... Do stówy to... No jeszcze musiałem podtrzymać troszeczkę. No to ile czasu właśnie? Tydzień, dwa? O, więcej. To ile? Miesiąc, dwa. W miesiąc, dwa, tak? Tak. I osiągał tą masę 120 kilo już, tak? Tak. I już szedł na spęd. Na spęd. Nie, ja biłem z początku sam, bo z początku można bić. No to tak, ale później już jak nie można było, to woziłeś, tak? To później woziłem. A do mnie przyjeżdżali. A te zlewki to za darmo dawali, tak? Tak. O. No to co, opłacało się. Ze szkoły tej brałem kolejowej. Brałem Zodiaka, bo bar był, to brałem. Brałem, ze szkół, z przedszkoli, z wojska, na Bema. Na Bema, z więzienia jednego, drugiego, na Kopernika. Miały co jeść, jednym słowem. Co? Miały co jeść. Wyżerka było jak cholera. A ile razy dziennie świnie się karmi? Trzy. Rano, w południu? Rano, w obiad i wieczorem. A jak nie dasz, to kwiczą? Co? A jak nie dasz, to kwiczą? Oni? No. No. Mocno? Trzeba było przyjść posłuchać. A ja jeszcze wtedy ciebie nie znałem. Jak świnie miałeś. O! To w początku drewniane chlebki byli. Tata zostają. Nie murowane. Porozwalali. Po ogrodzie chodzili. Świnie rozwaliły, tak? A.
Gryzę świnie, deskę tymi gap przygryzie. I wiesz jakie? 5-6 celówki deski były. Raz, dwa przygryzie, drzwi i wszystko. To ja pojechałem, dowiedziałem się, gdzie produkują pustaki. Nie? No. I pojechałem do brata, ten co zmarł, Adama. Mówi, Adam, wiesz co? Chodź, pomożesz w budownictwie dla mnie. A co? No ja chcę świnki trzymać, tak jak wilkowie. I chcę postawić chlewki. A masz materiał, cement, wszystko. No mieszać to wiem, że raczej będzie mieszać. To ja przyjadę jeszcze z kolegą. Nie? No. No to dalej. A on pije. No i ja piję, mówi. Bo to też dobry był chlajtus. Nie powiem, że nie. To menel. Co? Menel. No nie menel, ale dobry był chlajtus, powiem. Kurwa, wiesz. Też nie nienawidziłem jego. I co? I postawili te chlewy, tak? Murowane. Co? I postawili te chlewy murowane, tak? Tak. Ja mieszałem, później pojechałem, kupiłem, dowiedziałem się, że z pomocą produkują całą betoniarkę. Betoniarki. Zajechałem do dyrektora, zacząłem. Napisałem pismo. A sklep z boku był ich. Dyrektor sklepu. Ja zobaczyłem, którą betoniarkę. Pojechałem ja, tatuś i brat Adam. Tego do domu odprawili po południu. Przyjechałem, tatuś Nysą, którą będą betoniarkę brać. A masz pieniądze? Ja mówię, na karcie mam. Mówię, na karcie mam jeszcze. Wystarczy na betoniarę. Pojechałem, zatankowałem się do Nysy benzyny. Pojechaliśmy trzech. Mówię, Adam, ty taki sprytniejszy do budowy, bo on miał szkołę ukończoną, budowlankę. Ja proponuję to u tobie. Taka nieduża, średnia. I akurat na twoje te, wiesz, budownictwo, te wszystko, remonty. Na potrzeby. Na potrzeby. To tam, dobra. A to wypisze pan mnie to. Do działu. Ja napiszę, że sprzedana. Przyszedł facet. Tą betoniarkę. Sprzedana. Kartka już na betoniarkę. Ciach. Sprzedana. Uuu. Przychodzi, o, ja tego człowieka znam, a ja skąd pan mnie znasz? Pan na szkolnej mieszkasz. A ja mówię, no tak, sprzedaj pan mnie tą betoniarkę. A ja mówię, ja sam ją biorę, kupuję, panie, bo mi potrzebne. Ja, wiesz, zapłaciłem w kasie, przyniosłem fakturę. Nie załadowali rakiem na Nysę. Przywiązali pasami, sznurkami wszystkim tam. Ciebie? Nie, betoniarkę. A, betoniarkę. Myślałem, że ciebie w pasy wzięli. Przywiązali, wiesz, na Nysie, żeby nie spadła. A tutaj wiesz... I ile czas? Dobra, już nie opowiadaj o tej betoniarce. Ile czasu ustawialiście te chlewy? Ile czasu? No. No gdzieś, jak sprzedali wszystkie świniaki na spęd, to ja wtedy już zawsze stawić. Dowiedziałem się jeszcze, gdzie pustaki produkują. Nysę uwoziłem pustaki. No ile czasu wam to zajęło? 2 miesiące, 3 miesiące. To już tak, no. Było pracy, nie? Bo trzeba wykopać fundament, wyleć i tak dalej. Ale już lżej było, dlatego że tak, betoniarka. Deski miałem na szalunek, na fundament. Wszystko rządził Adam, on ze szkoły. A, pojechaliśmy jeszcze do sklepu innego kupić taczki. Dwie. Tatuś mówi, to za taczki ja zapłacimy. Schowaj, tatuszku, schowaj, ja jeszcze mam. Pojechał, na dojeli, patrzę. Dwie taczki są. Też facet wyszedł. Dwie taczki. Ja mówię, a ślepowe, panie sprzedane. Dobra, odpowiedziałeś na pytania. I? Teraz zjedz sobie, a ja ci pokażę. Nie, dawaj. Ja później zjem. Ale już mi ręka boli, kurna.
Zadaj, a ile można nagrywać, no? Poczekaj, poczekaj i ja będę odpowiadać, dawaj. Ale już pytań nie mam więcej. Rozumiesz? Dziękuję za pytania. Jedz.